Najpierw masz mglisty pomysł, który zaczyna się krystalizować. Nabiera kształtów i kolorów. Kuchnia z sercem domu. Wenus, zrobimy to dla ciebie. Kolejny wielkopowierzchniowy obiekt handlowy powstanie w Suwałkach przy ulicy Armii Krajowej. Wielu suwalskich kupców ta informacja zaniepokoiła. Kilka lat temu, jak była zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania naszego miasta, uzgodniliśmy z naszymi handlowcami, że jest jedno miejsce w Suwałkach na handel wielkopowierzchniowy. I właśnie miejsce, gdzie w tej chwili funkcjonuje hipermarket OBI budowlany, i tam miał powstać Carrefour i z boku jeszcze jest troszeczkę terenu. I na tym terenie, który jeszcze tam został wskazany w studium jako miejsce na handel wielkopowierzchniowy, jest w tej chwili przygotowywany taki projekt Multishop przez firmę, która realizuje ten projekt, czy będzie realizowała pod potrzeby określonych sieci handlowych. I to jest jedyne miejsce w Suwałkach, oczywiście poza Plazo, poza Tesco, bo to już mamy, które wynika z takiego konsensusu sprzed kilku lat z naszymi kupcami, naszymi handlowcami. Jak poinformował nas Czesław Frankiewicz, innych przestrzeni miejskich pod handel wielkopowierzchniowy władze miasta nie przewidują. Jest to świetne miejsce, bo jeżeli tam będzie węzeł północ, tak zwany na obwodnicy Suwałk, no to tutaj z kierunku litewskiego to będzie taki pierwszy punkt zaopatrzenia i czynienia zakupów przez sąsiadów litewskich. Jaka część z 6000 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej zostanie przeznaczona na część sprzedażową, jeszcze nie wiadomo. Nie ulega natomiast wątpliwości, że inwestor nie może liczyć na ulgi podatkowe. Nie. Działalność handlowa jest pozbawiona jakiejkolwiek preferencji podatkowych. Ona jest wyłączona wręcz. Mamy uchwałę Rady Miejskiej o pomocy de minimis, zwolnienia z podatku od nieruchomości, ale tamtego typu działalność handlowa jest wyłączona i handlowcy nie mogą korzystać. Zresztą nie tylko ten obiekt, ale powstaje obiekt przy ulicy Raczkowskiej, też handlowy, niejako magazynowo-handlowy, wiem, że tam właściciel też tutaj zabiegał o to, żeby skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. No jest zapis jednoznaczny w tej uchwale, że handel pozbawiony jest tych profitów podatkowych. Na północy jest jeszcze jedna działka, na której miał jakiś czas temu powstać duży sklep znanej sieci handlowej, ale od lat nic się u zbiegu ulic Świerkowej i Jana Pawła II nie dzieje. Miał to być jednak obiekt o powierzchni do 2000 metrów. Działka póki co porasta trawą. Obiekt, który miał być zrealizowany przez Intermarché sieć, działka została sprzedana. Jest to obiekt do 2000 metrów, czyli te obiekty mogą powstawać w całym mieście, tam gdzie jest oczywiście przestrzeń i tam gdzie dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No i ten, w planie zagospodarowania przestrzennego taka inwestycja może tam powstać. No ale jak widzimy, nie powstaje i nie wiem, co właściciel tego terenu zamierza dalej. 5 lat już upłynęło, zaraz 6. rok będzie chyba to w czerwcu. Sprzedaż miała miejsce 6 lat temu i zapłacił karę, bo 300 tysięcy złotych był wpisany taki warunek w postępowaniu przetargowym, później w akcie notarialnym. Jeżeli nie zabuduje tego obiektu, tej działki w ciągu 5 lat, to zapłaci właśnie taką wysokość kary i wpłacił karę.